Drżej przed potęgą elfów. Dobra, zaryzykujmy, zróbmy tak. Pierwsza, druga. No i później chcemy jakieś Divine Shieldy. Tik, 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 tik. Tyk, 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 tyk. Dwie tury skipowania na jakieś agro. W sumie to pewnie Bigby za nie agro. No może być przypałek, ale może się opłaci. O, widzę, dużo kart dobieram. Dobra, rzekłbym, że tragedii nie ma. Obserwacja, analiza, atak. Obserwacja, analiza, atak. Dopal mojej kreaturki. Dopal mojej kreaturki. Zgadzam się, mała. Śmierdzi zasadzką. Mówisz? Niedobrze. Zasadki są z natury złe. No kurde, nie ma więcej Divine Shieldów i to jest nie mały problem. Masz jeszcze jakiegoś czara za jeden? Masz w planach jakieś ustawki w najbliższej, nieokreślonej przyszłości? Nie mam, ale nie mam żadnych planów. W związku z czym... Nie wiem, jakie to ma znaczenie. No raczej GG bym powiedział. Nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj mieli wyborne opcje na przeżycie, wygranie i pojechanie przeciwnika, ale zobaczymy. We will see. What do we got here? Chcesz wiedzieć, dlaczego zwał mnie potomcą kogo? Dobra, no zrobimy sobie tak, tak i tak. Jedziesz, mordeczko. Czy to nam przysporzy możliwości wygrania? Wątpię. Ale przynajmniej zbufuję mi jednostki na ręce. Opla. 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 Baranający wierzchowiec. Krzysztofik. I co dalej, mordo? Wymyślić tam coś epickiego? Chyba ziomek masz tyle możliwości, że nie wie co zrobić. Może się zaciął. Git.
O hopie. O hopie. Takie mocne zagranie. Co ja teraz mam tu zrobić? Ej. Chyba tylko tyle. Kimandero. No cóż mogę powiedzieć? Cóż mogę powiedzieć? Fajna gra, polecam wszystkim. Fajnie się gra. Balansowane gówno, że tak powiem. Przeciwnik wcale nie ołnicie jednym zagraniem, więc nic tylko grać. To co za deck do Paladyna? Nade mną jest cały, widoczny. Pierwsza, druga, trzecia. No niech będzie. No niech będzie. Groj. Graj. Merloki. Czy ja to zabijam? To się może zbufować, nie? Tam ten jakieś czarki, latarki, jak będzie. Bufuję łapkę. No. Robimy tak, bo dzięki temu wykorzystujemy całą manę i na następnej turze możemy dwóch zbufować. Więc to szando. O, musisz aż tak walczyć o swoje? Przykro mi bardzo z tego powodu. Ale zrobimy tak czy siak tak. To na szóstą i to następna. Piąta, szósta, siódma. No niech będzie. Jedziemy, typa. Moneta. Gorlok łupiesca. No spoko. Spoko, loko, luz i spontan. Możemy sobie zanihilować typa, dorzucić... No przecież prosto! Hopie, no nie ma opcji. Nie ma opcji, żeby ogarnąć.
Tym razem wygrywam. Na lajcie.